Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam serdecznie, jestem oczywiście Croxy. Uderzamy dzisiaj w trochę inny ton skrzynek, bo skrzynki procentowe tutaj, że tak powiem, główne skrzypce grałem w tej bitwie, aczkolwiek na te pierwsze skrzynki, no to no skrzynka Pinki tak naprawdę tylko tutaj jest, no to pierwsze otwarcie, ten digielek za 300 dla mnie przeciwnika trochę mnie tutaj zasmucił, no ale no, na szczęście tutaj AWP-ka boom ładnie nas odkuła, więc aż tak nie będę płakał, a ta karta to jest z 50 zł, jest 117. Okej, okay, Factorinio, no to nie wiem, czy to w ogóle jest jakaś różnica, tak szczerze, między Factorinio a Battlescarte, jeśli chodzi o Kałacha Kartela, tak samo jak nie ma totalnie praktycznie żadnej różnicy, jeśli chodzi o defaultowego skina do Kałacha. No to jest skin, którego ja nie zrozumiem, może jestem, nie wiem, może jestem po prostu, może się nie znam, ale no, dla mnie Kałach Kartel to jakby, no nie, stary, no w tej cenie masz zajebistego Kałacha, na przykład, nie wiem, chyba akwamarynka, ale kiedyś na pewno, ale nie wiem jak teraz kosztuje, ale akwamarynka, no przecież to jest taki piękny, śliczny skin do Kałacha. Frontset Misty na przykład też, naprawdę jest mnóstwo tak naprawdę skinów w tej cenie, a jest taki Kałach Kartel, jakby no nie rozumiem tego totalnie. No te skrzynki, powiem wam tak, no 10% to nie jest jakoś mega mało, ani poleciało dosłownie nic. No teraz meldują się tutaj skrzynki 10%, zobaczmy jak będzie na nich, czy to jakiś nóż spadnie, bo bitwa 1500 trochę tutaj brakuje chyba, żeby jakkolwiek z niej ktokolwiek wyszedł na zero. Oczywiście na Discorda cię serdecznie zapraszam, link masz w opisie, bo trwa aktualnie tam konkurs na kanale Ustrzel Skina. Wystarczy, że sobie klikniesz reakcję i możesz dołączyć za free do giveawaya. Oczywiście na Discorda musisz dołączyć, jak chcesz wygrać skina, sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzu napisz. No i oczywiście użyj kodu Croxy na GeForce Skin. Jeśli logujesz się z linku, zapisuj bądź klikasz oczywiście ten kod promocyjny. Czekaj, zobaczymy ostatnią skrzynkę, bo aż jestem ciekaw, czy uda nam się tutaj kosę trafić. No niestety nie, no i podejrzewam, że ta kosa tutaj tak naprawdę zrobi mojemu przeciwnikowi bitwę. No i wygrywa ze mną jakieś 20 zł, stary, więc no, I feel pain. A oczywiście kodzik Croxy. No tak jak wspomniałem, logujesz się z linku, zapisuj bądź kod promocyjny i wpisujesz oczywiście kodzik Croxy przez Vex. A jak chciałbyś sobie konto doładować, 5% więcej zyskać, no i oczywiście skrzynkę za start za free, no to tutaj wszelakie metody płatności masz. No i jak sobie tutaj kodzik Croxy przez 2x wpiszesz, no to oczywiście możesz sobie to 5% więcej do każdej wpłaty zyskać. Tak, kurczę, staram się ostatnio celować w takie dość, no nie powiem, że niszowe, ale takie dość nieoczywiste skrzynki. Staram się po prostu znaleźć tutaj ostatnio taką skrzynkę, no troszkę tańszą, która zrobi na mnie efekt wow. Gdzie powiem, wiesz, wow, to jest po prostu ta skrzynka, nie? No ta Pinki, powiem wam, że nie była zła. Tutaj fajne skiny nam poleciały. No te noże, no strasznie się na nich zawiodą, ale powiedzmy, że dam im jeszcze jedną szansę. No i coś mocniejszego bym dorzucił teraz tak naprawdę. Może skrzynia Dicey, 241 zł, no to rzucimy sobie. I bitwa na 20 skrzynek, 1837 zł. Kolujemy bota, 10% weczki pierw tutaj zagoszczą na naszej bitewce. Także zobaczmy po której i o ile w ogóle uda nam się z tych skrzynek procentowych z rękawicami te rękawice trafić. Póki co dwa otwarcia i pusto. Nul, nic. Zobaczmy jak będzie dalej. No tutaj też puściutko. 307 zł kosztują te rękawiczki konwoj. No to może teraz dla wuja coś. No niestety, no tutaj 5 skrzynek poszło i tylko mój przeciwnik zdobył. Oho. No oho, oho, 900 zł. No to już chyba wiemy, kto tą bitwę wygrał, coś mi się wydaje. Dostaliśmy na dziurę tak naprawdę w przedbiegach, więc no mówię, no będzie bardzo ciężko do tego wrócić. No musielibyśmy sieknąć naprawdę mocnego skina z tej skrzynki 10%. No, no, no zobacz, no tutaj no przeznaczenie chyba jest jedno, tak? No tutaj, że tak powiem, nie widzę innego rozwiązania. No tutaj i gwiazdy się wypowiedziały, tak? No zobacz, to ja chyba powinienem zostać kolekcjonerem tym MP9. Powinienem zrobić sobie taki ekwipunek nowy. Zobaczmy ostatnio skrzynię Pinki, ale no tu nie będzie nic, no dosłownie nic. W ogóle ostatnio mówiłem wam, że są dwa skauty strasznie podobne i jeden kosztuje właśnie bardzo mało, a drugi bardzo dużo. I tak samo jest z tym augiem. Są dwa takie augi właśnie dziwne i jeden kosztuje właśnie grosze, tutaj te 24 zł, a drugi kosztuje ponad kawę, więc no nie wiem, musiałbym się dowiedzieć i zorientować, jaki to jest właśnie ten
drugi skin do tego auga. Chyba, że mi to powie w komentarzu, to będę wdzięczny. Ale zobaczmy, Dicey, co ona ma tu do zaoferowania w ogóle, ta skrzynka, bo kurczę, póki co, no nie wiem, czy ja po prostu złe skrzynki wybieram, czy o co tu chodzi, no te shadowy nam nic nie pomogą tak naprawdę, nie? To wszystko zasila stary konto mojego przeciwnika w tym momencie, a w Kasimov jeszcze, no moi przeciwnicy dzisiaj naprawdę po prostu perfekcyjne te bitwy mają, dlatego ja teraz po prostu uderzę klasykiem. No nie, no co my mamy zrobić? Jak moi przeciwnicy są do takiego stopnia, no zobacz, rozkręceni w tym momencie. To jest nie do odbicia. To po prostu, nie wiem, brak mi słów, stary. Trzecia bitwa będzie przegrana. To jest 5900 zł. MP9 White Lily. No, w szoku jestem, w jakiej formie są dzisiaj moi przeciwnicy, bo nie mogę nic po prostu strzelić, nie? Poszedł już praktycznie cały budżet, stary. 1600 zł nam zostanie po tej bitwie, no bo ja tutaj nie wróżę tak naprawdę wygrania tej bitwy, bo tu musiałby spaść naprawdę mocny skin, który, no, kosztowałby tak, no, 4600. Tutaj musi naprawdę coś mocnego spaść, no, to się nie wydarzy. To w jakiej dyspozycji są dzisiaj moi przeciwnicy, no, zmiotło mnie po prostu z planszy. No, to jest ewenement, czy jakkolwiek jesteśmy w stanie nawiązać kontakt w tej ostatniej bitwie, 2021 zł. No, zaczynamy fenomenalnie tutaj. Bot chat, ewidentnie coś mi się odkleiło. Zobaczmy, trzy skrzynki jeszcze. Co ja mam powiedzieć z tego? Co ja mam powiedzieć? Boty w tym odcinku są jakieś, nie wiem, zaczarowane. Zaczarowane boty, stary. Totalnie nie mam pomysłu, jak to rozegrać. No już znaczy, no, dzisiaj już se nie rozegram tego, bo zostało mi 7.40. No i jeszcze te odmerganie go kosa dla bota chada. No raz się przygrywa, raz się przygrywa.